Tak, strasznie zimno. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie moją poranną rutynę, zresztą jak widzicie po tytule. Jest to moja idealna rutyna na 2023 rok, ponieważ chcę w ten rok wejść zajebiście. Chcę robić rano wszystko, czego potrzebuję, żeby super zacząć dzień, żeby być bardziej produktywna, bo będzie to też produktywna poranna rutyna. Chciałabym ogólnie wstawać jak najwcześniej, więc idę sobie stopniowo. Teraz sobie wstaję o 9, to jest taka spoko godzina, ale docelowo chciałabym wstawać o godzinie 7, żeby zrobić jeszcze więcej rzeczy. Żaba śpi, także mam cały dom dla siebie i mogę sobie w spokoju wykonywać moją rutynę i zaczynamy. Rano zawsze moja twarz jest spuchnięta, więc zaczynam sobie od masażu takim zimnym, co to jest, masażer po prostu. Także tak zaczynam dzień i od razu czuję się taka trochę bardziej pobudzona. Próbuję w ogóle w 2023 pić wodę. I raz na jakiś czas mam po prostu takie 2 tygodnie, że rzeczywiście piję tę wodę. Codziennie tam po litr przynajmniej. A później na przykład przez miesiąc nie piję nic. Ani szklanki, w ogóle zero. Nic, totalnie. Sorry, zmywarka. Także kupiłam sobie ostatnio, w ogóle mam taką fajną butelkę, którą bardzo lubię. I ona tutaj ma godziny. Mój kolejny zakup to był taki wielki kubek, do którego wrzucę sobie rurkę. Akurat tutaj pomieści 700 ml ten kubek. I to jest mój kolejny plan, bo jednak butelkę musicie odkręcić i ona sobie gdzieś leży, a to ja chcę, żeby tutaj była rurka cały czas. I to sobie tak stoi i tylko podchodzę. Pierwszy tydzień zaczynam z nami i powiem Wam, że jako osoba, która nienawidziła wodę, po prostu nienawidziłam tego smaku, jak piję codziennie, to coraz bardziej jakby zaczynam się do niej przekonywać i okej. Dobra, czas się troszkę ogarnąć. Dobra, moja poranna pielęgnacja. Myję twarz. Tutaj używam akurat co mam pod ręką, bo mam wielki zapas takich płynów, żeli do mycia twarzy. Także teraz używam sobie Sunday Riley, taki cleanser ceramidowy. Rano używam sobie witaminy C. Znowu Sunday Riley. Wykładam sobie na twarz. I coś, co robię ostatnio rano, to masaż kamieniem. Robię to przynajmniej raz dziennie, albo rano, albo wieczorem. I robię po 7 ruchów na każdą stronę. Jak piszecie sobie w TikToka, Gua Sha lub YouTube'a, to znajdziecie ruchy, które Was interesują. Mnie akurat interesuje bardzo mój drugi podbródek. Robię to od tygodnia, codziennie i no jest troszkę jakoś tak, nie wiem, albo mi się wydaje. Serum potoczy The Ordinary z kofeiną. Nakładam oczywiście kremik, taką dosyć cienką warstwę. I na sam koniec krem z filtrem codziennie. Dobra, jeżeli chodzi o moje włosy, to mam je na wieczór, zrobiłam warkocza na wysuszonych włosach. I mam coś takiego, czyli fale tutaj mniej więcej na tej długości, więc dla mnie to jest ok. Użyłam sobie takiego sprzętu, wpisałam w Google po prostu falownica. Moje ulubione perfumy na dzień, czyli Chloe Drauzes. Antyperspirant, też ważna rzecz. Chyba jednak będziemy mieli dzisiaj słoneczko. O. Dobra, czas coś zjeść i wypić herbatkę. Co Lila Janowska szef w kuchni poda dzisiaj na śniadanie? Jeszcze nie wiadomo. Dobra, robimy chleb w jajku. Nie, robimy jajko w chlebie, sorry. Biorę 2 tościki i wdrążam dziurki.
wrzucam na patelnię, na masło i wrzucam do mijeczka w te dziurki. I to się robi, a ja robię jeszcze śniadanie dla żaby, które wstał. Co to vlogmasy? Vlog styczeń. Dobra, czas iść na siłownię. Ubrałam sobie... Czekajcie, pokażę wam. Komplecik na dziś. Fioletowy. Z Oceans Apart. Też taki biały topik z Oceans Apart. Moje buty. Wychodzę w stroju zawsze i później wracam w stroju i myję się tą. Po prostu taki mam system. Nalana woda do mojego wielkiego kubka i białeczko już gotowe. Muszę sobie jeszcze spiąć włosy. Jadę i powiem wam jeszcze taką małą ciekawostkę. Ja bardzo rzadko na przykład sama sobie słucham muzyki. Wiem, dziwne, mój facet jest muzykiem. Ale ja jakoś na przykład jak jadę gdzieś, jadę na siłownię właśnie, to lubię sobie słuchać podcastów albo jakichś filmików na YouTubie takich motywujących. Na przykład teraz mam obsesję na punkcie takiej dziewczyny The Wizard Liz. Także słucham sobie po prostu gadania. Dobrze mi idzie. Wypiłam już prawie cały. Wracam do domu. Stylówka na dziś to taki dresik z Local Heroes. W międzyczasie przyszły do mnie paczuszki. To są chyba magazyny do podpisania. Dobra, więc mamy tutaj magazyn Kamak z Julią Wyniapą na okładce. W ogóle bardzo mi się podoba ta okładka. I tu jestem ja, czekajcie. Tu. Lila Janowska. I muszę te trzy magazyny podpisać, bo idą na konkurs. Raz, dwa i trzy. Prezent od marki Samarite. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Bo bardzo lubię ich krem i zobaczyli, że go używam, dlatego postanowili wysłać mi kolejne nowości do testu. Bardzo miło z ich strony. Mini Supreme Gift Set. Supreme Balm. Mam ten produkt i bardzo go lubię. Tutaj jest płyn do mycia, peeling do twarzy, eliksir do twarzy i pod oczy. I kolejna paczka. Wiem, co to jest. Kolejny wspaniały prezent. Marka Boutique Optic. I tam kupicie sobie super fajne okularki, jeżeli macie wadę albo przeciwsłoneczne. Ja nie mam wady wzroku, więc zamówiłam sobie przeciwsłoneczne. Tom Ford. Dior. Mają bardzo fajny kształt. Mamy Prada. Też fajne. Miu Miu. I znowu czarne, tylko tym razem matowe. O. I tutaj mamy logo. Biorę suplementy. To jest moje wielkie pudełko suplementów. Pomalowałam się, przy okazji nagrałam TikToka, więc już mam jedną rzecz z listy pracy. Odhaczałam. No i zabieram mojego laptopa i zabieram się za pracę, tak naprawdę. Mam trochę jakichś takich firmowych rzeczy. Też bardzo fajna wiadomość, że wysyłamy zamówienie na nową biżuterię, która będzie już niedługo w sklepie. Bardzo bym chciała, żeby była jak najszybciej, bo nie mogę się doczekać. Myślę, że nowe rzeczy przyszły naprawdę fajne. Czekam jeszcze na kilka sampli i widzimy się
na lilianowska.com już niedługo. I niedługo będę miała dla Was też inne fantastyczne wiadomości, także śledźcie mój kanał na bieżąco i widzimy się w przyszłym tygodniu w kolejnym filmie. Pa!